O czym musisz pomyśleć przed startem reklamy na Facebooku? Jak zaplanować strategicznie pierwszą kampanię? Jak dotrzeć do odpowiednich osób i ile powinien wynosić budżet reklamowy? O tym w dzisiejszym odcinku Strategicznych Piątków. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Strategicznych Piątków. Dziś postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak działać strategicznie z reklamami na Facebooku. Mam nadzieję, że po tym odcinku znajdziesz odpowiedzi na pytania odnośnie wysokości budżetu reklamowego, tego, jak dotrzeć do odpowiednich osób, tego, jak powinna wyglądać reklama itd., itd. A w tych tematach porozmawiam sobie z ekspertką Facebook Ads, specjalistką marketingu internetowego i autorką bloga socialkuko.pl. Moim gościem jest Kinga Bobrowska. Cześć Kinga. Cześć, cześć Dawid. Zacznę od takiego pytania, które słyszę prawie przy każdej rozmowie odnośnie kampanii na Facebooku, czyli ile powinienem wydać na reklamę, aby przyniosła one rezultaty. Czy jest może jakiś taki zbiór czynników, który decyduje o tym, że powinienem wydać tyle albo tyle? Bo domyślam się, że tego jest sporo, prócz oczywiście czynnika najważniejszego, czyli tego, ile ja mam w kieszeni w ogóle pieniędzy. Ale czy jest taki jakby zbiór czynników uniwersalny być może trochę, który może pomóc osobie w odpowiedzi na takie pytanie, ile powinienem wydać? To może moja odpowiedź będzie dosyć rozczarowująca, ponieważ tak naprawdę nie ma takich wytycznych. Każda firma zna swoje budżety marketingowe. No niektóre firmy mają powiedzmy kilka tysięcy na reklamę, ale niektóre mają 200 zł. Minimalna kwota, jaką możesz na Facebooku wydać na reklamę, to jest 5 zł, więc nawet mając 5 zł możesz się zareklamować. Tutaj tak naprawdę dużo zależy, w sensie w zależności od tego, jaki masz budżet, musisz na tyle kombinować, żeby po prostu osiągnąć rezultaty, na których Ci zależy, bądź zbliżone do nich, bo wiadomo, że im mamy większy budżet, tym możemy bardziej eksperymentować z reklamą, tym możemy bardziej kombinować z celami reklamowymi, bo na Facebooku jest tych celów trochę do wyboru. I mając mniejszy budżet, po prostu trzeba zastanowić się, jak niektóre rzeczy obejść, może coś naokoło zrobić. Mogę o tym zaraz jakby opowiedzieć, o co mi chodzi, ale no, wracając do Twojego pytania, tak naprawdę trudno powiedzieć, jaki jest minimalny budżet reklamowy. Tak naprawdę jest jakimś wyznacznikiem na przykład wielkość grupy odbiorców, do której chcemy kierować reklamę. Oczywiście znów nie zawsze ta wielkość jest znana, ale na przykład jeżeli jesteśmy firmą znajdującą się w jakimś małym mieście, nawet nie małym, większym mieście i wiemy, ile to miasto liczy mieszkańców, to już to jest jakiś wyznacznik tak naprawdę, do jakiej grupy możemy kierować nasze reklamy, a w zestawie reklam facebookowych możemy sobie oszacować, ile mniej więcej musimy przeznaczyć pieniędzy, żeby do tej grupy dotrzeć w większym lub mniejszym procencie, więc można tak kombinować. Problem robi się taki, gdy na przykład chcemy dotrzeć do wszystkich Polaków używających jakiegoś konkretnego modelu telefonu na przykład, tak? Bo tu już nam się robi naprawdę spora grupa odbiorców i mając powiedzmy budżet reklamowy 200 zł, no raczej do takiej grupy po prostu no, nie dojdziemy, a bardziej do jej wycinka. Niestety ja się spotykam z wieloma sytuacjami, kiedy ktoś mając te przysłowiowe tutaj pewnie 200 zł chce podbić na przykład miasto Warszawę albo tego typu sytuacje. Tak, przepraszam, że ci weszłam słowo. To znaczy tak, właśnie to wygląda z Facebookiem. W sensie może to jest głupie porównanie, ale powiedzmy idąc ze swoim produktem do telewizji i pokazując spot reklamowy, tak naprawdę liczymy się z bardzo dużą kwotą, jaką musimy wydać na reklamę. Na Facebooku, tak jak wspomniałam, możemy mieć 5 zł i też rozpocząć działania reklamowe, ale no, żeby osiągnąć wyższe rezultaty, niestety musimy zainwestować trochę więcej, więc no, nie jest to niestety tak, że za 200 zł ja jestem w stanie dotrzeć do całej Polski. No tak to niestety wygląda. Każde dotarcie, każde zasięgi, każdy lead jednak swoje na Facebooku kosztuje i to trzeba przewidzieć, bądź po prostu tak przemyśleć te swoje cele reklamowe, by ta inwestycja się opłacała.
Tak jest. Za Facebookiem tutaj ciekawy argument. Nawiązałaś do reklam telewizyjnych. My jesteśmy przed świętami. Publikacja tego odcinka będzie przed świętami. Będzie Kevin pewnie w świętach i dla przykładu, ile kosztuje taka reklama w telewizji, to 15-sekundowy spot parę lat temu kosztował 75 tysięcy złotych między jakby Kevinem samym w domu albo samym w Nowym Jorku, więc to są takie kwoty. Więc tutaj rzeczywiście jest duży plus Facebooka, że mogę sobie nawet mając te 1000, 1500 zł, ale wybierając konkretną grupę odbiorców, dotrzeć tam, gdzie chcę i wydać mniej i zrobić to jeszcze efektywnie. Okej, to teraz troszkę o tej efektywności. Zapytam jako przedsiębiorca. Pani Kingo, ile muszę czekać na wyniki? Kiedy klienci zaczną do mnie walić drzwiami i oknami? Cóż, tutaj znów odpowiedź brzmi, to zależy. To zależy tak naprawdę, jaki masz budżet na początku. Jeżeli masz budżet duży i znowu tutaj, co to znaczy duży budżet, czyli no powiedzmy minimum kilka tysięcy złotych na same działania reklamowe, to możesz tak naprawdę eksperymentować szybciej, dojść do jakichś wyników. Jeżeli nie masz na początku nie możesz wydać po prostu tak dużej kwoty na reklamę, masz powiedzmy kilkaset złotych, to tak naprawdę nie jest tak, że wyniki osiągniesz od razu, bo tutaj reklamami najpierw musisz sobie zbudować jakąś społeczność, musisz też począć pewne przygotowania, chociażby podpiąć piksel na stronę, bo też wiele osób tego nie ma i może być może jeszcze nie wie, czym taki piksel jest. Ostatnio oglądałam webinar dużej agencji, nie będę może zdradzać tytułu, bo jej nazwy, bo to nie o to chodzi, ale ta duża agencja wspominała o tym, że oni potrzebują około pół roku na rozkręcenie się z reklamami. Może nie do końca się zgadzam, że aż tak dużo czasu potrzeba, ale na pewno jeżeli ktoś startuje z reklamami na Facebooku, no to nie jest tak, że na przykład po miesiącu będzie już miał spektakularne rezultaty i może właśnie dlatego ludzie się często sparzają na reklamach i nie chcą tego robić bardziej, bo myślą, że na początku powiedzmy te reklamy są nieefektywne, nie przynoszą efektów, ale właśnie kombinując, próbując, budujemy sobie tą bazę. Myślę, że pewnie o to za chwilę zapytasz, może coś więcej o tym będę mogła powiedzieć, po to, aby z kolejnymi miesiącami po prostu dostrzegać coraz lepsze efekty. Więc myślę, że to jest tak, że tak naprawdę miesiąc, dwa musimy sobie dać na takie testy, rozruch, sprawdzanie tej naszej grupy docelowej, bo być może też nie od razu trafimy we właściwą grupę odbiorców. Także mówię, w zależności oczywiście od biznesu, jaki prowadzimy, bo też dużo kwestia jest oczywiście produktu czy usługi, jaką oferujemy, no ale ja bym obstawiała, że to takie od 2 do 3 miesięcy na samo rozkręcenie się, wybadanie grupy, a dopiero potem efekty. Oczywiście, jeżeli przychodzą szybciej, no to super, ale no jakby trzeba mierzyć siły na zamiary. Tak jest. Myślę, że tutaj bardzo ważna rzecz odnośnie tej cierpliwości, bo ona jest potrzebna przy jakimkolwiek działaniu strategicznym, również z całą strategią jakby marketingową, patrząc holistycznie, zawsze powtarzam, że daj trochę czasu tej strategii, niech ona się rozkręci, niech klienci usłyszą, zapamiętają, to zadziała w dłuższej perspektywie. I teraz odnośnie właśnie mierzenia efektywności. Pytanie, bo na Facebooku mogę sobie znaleźć mnóstwo fajnych cyferek, ile mam lajków, komentarzy, udostępnień, te wszystkie statystyki, które są w menadżerze reklam. Pytanie, które powinny być dla mnie najważniejsze? Jak mierzyć po prostu efektywność reklam? Dobrze, zaraz do tego przejdę, ale fajnie, że wspomniałeś o lajkach, bo to jest w sumie bardzo ciekawy temat. Nie wiem dlaczego, ale bardzo dużo osób cały czas uważa, że liczba lajków przekłada się na fajność firmy. Czyli jeżeli moja strona ma kilka tysięcy lajków, to jest super i budujmy tą społeczność. No jak się okazuje, te lajki na Facebooku jakby nie są już tak ważne, jak kiedyś były. Na niektórych stronach one nawet są ukryte, gdyż jeżeli osoba polubi naszą stronę, polubi nasz fanpage, to nie znaczy, że ona od nas coś kupi. I to jest ta podstawowa różnica, więc faktycznie, jeżeli jakaś strona ma dużo lajków, no to może się wydawać, powiedzmy, gdy odwiedzamy taki fanpage pierwszy raz, fajna, tak, bo jest dużo osób, ją lubi. Ale też zauważcie, że bardzo często się zdarza, że wchodząc na taki fanpage, który ma kilkadziesiąt tysięcy fanów, przejrzyjcie posty takiego fanpage'a. Jeżeli nie są promowane, to tam jest kilka
kilkanaście polubień, a kilkanaście polubień w skali 50 tysięcy lajków, no to jednak jest dosyć mało, tak? Więc jakby lajki nie są najważniejsze, one budują może powiedzmy jakąś taką właśnie, jak ja to nazywam, fajność, ale nic poza tym. Pytałeś, jakie cele są ważne. I tu znów niestety muszę cię rozczarować, bo odpowiedź brzmi, to zależy. Ustawiając reklamę, tak naprawdę decydujemy, co chcemy nią osiągnąć. Facebook ma jakby w swoim panelu reklamowym takie zdefiniowane cele. Mamy więc cele takie jak zakup, mamy cele takie jak zaangażowanie, aktywność czy ruch na stronie. Więc w zależności od tego, co wybierzemy, co chcemy osiągnąć, to tak naprawdę no, na takie wskaźniki musimy patrzeć. Przykładowo wybierając opcję ruch, kierujemy naszą reklamę na ruch na stronie, czyli wyświetla mi się reklama na Facebooku, ja mogę w nią kliknąć i wtedy przychodzę na stronę internetową. Facebook zlicza wtedy koszt reklamy właśnie za to kliknięcie. Także moim wskaźnikiem, który mogę sobie założyć wcześniej, to jest na przykład osiągnięcie jakiejś konkretnej liczby kliknięć. Ja ustawiając reklamę sobie mogę oszacować, jaką kwotę muszę wydać, żeby taką liczbę osiągnąć i wtedy na to trzeba patrzeć, a takim wtedy wskaźnikiem, który warto sobie sprawdzać, to jest CPC, czyli cost per klik, koszt za kliknięcie w języku polskim. Mamy też na przykład taki typ reklam jak konwersje. Tutaj Facebook zlicza jako konwersję wykonanie jakiejś akcji, którą sobie zdefiniujemy na stronie. Te akcje najczęściej definiujemy sobie pikselem. Może już wchodzę w takie bardziej zaawansowane obszary, więc jakby nie będę teraz chwilowo o nich mówić, bo myślę, że o tym moglibyśmy zrobić tak naprawdę osobną rozmowę. Ale w dużym skrócie, jeżeli mam sklep internetowy z jakimś produktem, to moim celem dla reklamy może być to, aby ktoś kupił ten produkt, czyli żeby wykonał dodanie do koszyka, zapłacił i żeby wyświetliła mu się strona z podsumowaniem tego produktu. Także mogę sobie na Facebooku ustawić tą stronę z podsumowaniem, z podziękowaniem za transakcję jako moją konwersję. Tak więc Facebook wszystkie osoby, które przejdą cały ten proces zakupowy i wylądują na stronie lądowania, zaliczymy jako konwersję i to będzie właśnie ten nasz jakby wskaźnik, tak? Czyli ile konwersji wygenerowała dana reklama. Tak naprawdę masz rację z tym, że na Facebooku jest tego sporo i nawet w panelu reklamowym wyświetlają nam się różne rzeczy, takie jak wyświetlenia, takie jak zasięgi, właśnie takie jak koszt za kliknięcie, ale mamy też CPM, czyli cost per mile, to jest za 1000, koszt za 1000 unikalnych jakby osób, które widzą naszą reklamę. Jest tego sporo, można się w tym na początku trochę pogubić, ale mówię, w zależności od celu, tak naprawdę musimy sobie, myślę, jeden, dwa wskaźniki wcześniej zastanowić się nad nimi, które my chcemy tą reklamą zbadać. Czyli jeżeli robimy reklamę na ruch, sprawdźmy, ile było wejść na stronę i w jakiej cenie. Miesiąc po miesiącu możemy sobie to po prostu porównywać i wyciągać ciekawe wnioski, tak? Bo jeżeli nie wiem, w maju kliknięcie na stronę kosztowało mnie 60 groszy, a w czerwcu 90, no to być może czas zmienić kreację, zmienić grupę docelową, kombinować dalej. Także no cóż, wybacz Dawid, że nie odpowiem tak bezpośrednio na to pytanie. Bardzo dużo zależy od celu. Myślę, że jeżeli mogłabym dać jakąś wskazówkę, to aby nie zafiksowywać się na zbyt wielkiej liczbie wskaźników, bo możemy się po prostu w tym zapętlić i jakby to nie o to chodzi, tylko wybrać sobie takie dwa główne, które gdzieś tam odpowiadają na nasze cele, tak aby nam łatwo było to porównywać ze sobą. Okej, to teraz przejdę może do tego, komu warto zaufać, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii na Facebooku. Bo jestem małym, średnim przedsiębiorcą, coś tam sam próbowałem z reklamą na Facebooku, wychodziło to tak średnio. No i teraz pytanie, czy ja mam się szkolić, czy ja mam poszukać freelancera, czy ja mam poszukać agencji marketingowej? Jak ty to widzisz i być może od czego to zależy, bo pewnie tutaj znowu odpowiedź jest szersza trochę niż tak, nie, niż zrób tak albo zrób tak. Tak, to zależy od tego, jak duże jest twoje doświadczenie dotychczas w reklamach na Facebooku. Opowiem może troszeczkę o sobie, żebyście mieli
jasność, jak to wygląda. Ja kiedyś pracowałam w agencji marketingowej, później pracowałam w większej firmie, gdzie to myśmy podnajmowali agencję i ona dla nas robiła reklamę i było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja mając już jakąś wiedzę o reklamach, mogłam, myślę, że byłam dosyć niewygodnym klientem dla agencji, bo ja zadawałam dużo pytań, na które oni myśleli, że ja w ogóle nie powinnam o to pytać, a ja znałam na nie odpowiedzi. Więc myślę, że można podzielić się na dwa typy osób. Takie, które mają już jakieś pojęcie o reklamach i te reklamy robiły, bądź takie, które no jakby nie mają na to czasu, nie mają na to, no to po prostu zasobów czasowych, no bo jednak trzeba troszeczkę się w tym zagłębić. Więc jeżeli już robiliście dotychczas jakieś reklamy, myślę, że tak naprawdę dobrym pomysłem jest nawet konsultacja z jakimś freelancerem, który może Wam podpowiedzieć, jakie grupy docelowe użyć, może Wam zrobić audyt Waszych dotychczasowych reklam, powiedzieć, co jego zdaniem można by było po prostu poprawić, aby to lepiej wyglądało. Można też z takim freelancerem, myślę, nawiązać współpracę, bo jest na pewno, no tak myślę, osobą mimo wszystko tańszą niż agencje, dlatego że w agencjach no, mamy nie tylko powiedzmy accounta, który nas, account managera dokładnie, czyli taką osobę, która jest naszym opiekunem, ale za nim stoi cała armia ludzi, tak? Bo w agencjach są osoby, jakby inna osoba robi reklamy, inna osoba robi grafiki, a jeszcze inna jest copywriterem, czyli wymyśla teksty. Także po prostu podnajmując agencję, koszty nam się zwiększają, dlatego że płacimy de facto nie jednej osobie, a całemu zespołowi, który jakby gdzieś tam nad naszym fanpage'em czy stroną czuwa. Cóż mogę rzec, jeżeli chodzi o agencje i freelancerów, na pewno minusem jest to, że te osoby nie są w naszej firmie na miejscu, nie znają jej w 100% tak dobrze jak my. Jeżeli ktoś pracuje w agencji, to tak naprawdę jego praca codzienna polega na tym, że on ma pod sobą minimum kilkunastu różnych klientów, czyli na przykład o godzinie 8 działam dla tego klienta, o 10 przestawiam się i działam dla zupełnie innej branży. I takie osoby, no niestety, nie są w stanie poświęcić 100% swojego czasu tylko i wyłącznie dla ciebie. Ty jesteś, no niestety kolokwialnie mówiąc, zaledwie wycinkiem ich pracy, wycinkiem ich klientów, którym oni się muszą zająć. Niestety ja się spotkałam też z tym, że oczywiście jakby nie chcę generalizować, bo na pewno są też super agencje, ale spotkałam się z tym, że agencja troszeczkę jakby nie słuchała klienta, ustawiała cele pod siebie, potem bardzo trudno się było z nią rozliczyć, no bo ona gdzieś tam zrobiła reklamę, więc jest okej. Z freelancerami jest wytniesz to. Albo i nie. Albo i nie. Może być nie, to będzie śmiesznie. Z freelancerami jest tak, że no oni może są troszeczkę bardziej elastyczni, choć pewnie też są to osoby, które mają wiele biznesów pod sobą, ale ta relacja jest też być może bardziej głębsza między biznesem a freelancerem, no bo jakby jako firma kontaktujesz się bezpośrednio z osobą, która ci robi reklamę, a ona nie przekazuje tego dalej, więc nie ma takiego trochę głuchego telefonu. Ale tak jak mówię, jeżeli masz trochę czasu i chęci i coś tam już kiedyś robiłeś, myślę, że fajnym pomysłem jest na przykład taka konsultacja z freelancerem, może nie z agencją, ale z freelancerem, który podpowie ci w godzinkę, dwie, co możesz zrobić i wtedy no, próbujesz na własną rękę, a jak już to nie wyjdzie i stwierdzisz, że jednak system reklamowy Facebooka to nie jest dla ciebie, to myślę, że to jest dobry moment, żeby kogoś podnająć i bardziej bym tu była pewnie za freelancerem niż agencją, no po prostu ze względu na koszty. Tak naprawdę freelancer potrafi ci dostarczyć takie same wyniki jak agencja, a zapłacisz za to kilka razy mniej przypuszczalnie. Okej, okay. To jest konkretna porada dla słuchaczy, jak konkretnie zadziałać i okej. Okay. Mam tę wiedzę, powinienem skonsultować być może z freelancerem, zanim nawiążę współpracę. Tak. To pytanie jest teraz takie, jak tego freelancera znaleźć i jak znaleźć takiego, któremu ja mogę zaufać? Bo przypuszczalnie, tak mówią statystyki, 80% naszego rynku, rynku marketingowego, wygląda tak sobie. Wygląda tak, że raczej jak mu zapłacę, to pewnie wyniki będę miał średnie i to dotyczy i agencji marketingowych i freelancerów. Jest taka czarna strona, jakby, bo samo nauczenie się reklamy na Facebooku tak naprawdę to jest, nie wiem, 8-16 godzin i tak już menadżera reklam ogarniasz, że możesz stwierdzić, ok, super, będę specjalistą reklam na Facebooku, no i dawaj.
I jest niestety sporo takich osób, więc pytanie, jak się przed tym bronić? Jak mogę sprawdzić freelancera bądź agencję przed nawiązaniem współpracy? Więc tak, pamiętajcie, że nawiązując z kimś współpracę, to nie wiem, to nie jest jak małżeństwo, że się nawiązuje ją na zawsze, chociaż małżeństwo też można rozwiązać w jakiś sposób, więc zawsze można się z taką osobą umówić na przykład miesiąc, dwa współpracy, a potem po prostu ją rozwiązać, jeżeli nam się to nie będzie podobało. Myślę, że ciekawą opcją, którą warto rozważyć, jest to, żeby taką osobę bądź agencję podpytać, czy ma doświadczenie w naszej branży, czy robiła już jakieś kampanie, czy może się pochwalić jakimiś rezultatami, bo tak jak wspomniałeś, każdy może się nauczyć reklamy na Facebooku. Do branży marketingowej jest stosunkowo łatwy próg wejścia, tak? No bo założę sobie fanpage i już mogę powiedzieć, że jestem marketerem i pozyskuję klientów i fanów na stronę. Ale tak naprawdę im więcej stawia się kampanii reklamowej, tym bardziej to nasze doświadczenie wzrasta, tak? Bo ja już obsługując reklamę, no spory szmat czasu, no można powiedzieć, podjęłam już kilka takich eksperymentów, nauczyłam się na własnych błędach różnych rzeczy i wiem, powiedzmy, przyjmując nową firmę pod swoje skrzydła, wiem na przykład, jakich reklam nie robić, co się nie sprawdzi, a w jakim kierunku, powiedzmy, powinnam pójść. Także rada na pewno jest taka, żeby sprawdzić, czy ta osoba ma doświadczenie w branży, w której jesteśmy, bo jeżeli nie ma, no to zagwarantuję wam, że ona też będzie testować i kombinować, no bo nie ma innego wyjścia. Musimy sprawdzić naszą grupę odbiorców, musimy sprawdzić, czy podobają im się reklamy, czy nie. O, tutaj przypomniał mi się bardzo, bardzo ciekawy case. Mam koleżankę, która pracuje w agencji marketingowej i tak się składa, że ich agencja obsługuje kilka centrów handlowych w całej Polsce. I wyobraź sobie, że dla jednego to, co działa dla jednego centrum, nie działa zupełnie dla innego. I niby jest ta sama branża, ale też kombinują z reklamami, aczkolwiek no mają tutaj już jakieś doświadczenie i wiedzą na przykład, które działania kompletnie się nie sprawdzają nigdzie. Bardzo często, jeżeli chodzi o freelancerów czy agencje, no myślę, że dobrym wyznacznikiem są też rekomendacje i to też sprawdzajmy, czy to nie są rekomendacje od osób takie jakby krewnych i znajomych królika, którzy cały czas się otaczają w jednym kółku i się znają i ten jest przyjacielem tego, tylko to po prostu od osób patrzących obiektywnie, które były bądź są klientami tej firmy i oni nam polecają. Myślę, że nawet jeżeli nie możemy za bardzo znaleźć, możemy sobie wejść, nie wiem, w portfolio takiej osoby czy agencji, zobaczyć, z jakimi markami współpracowała i nawet nie, jeśli nie jesteśmy pewni, to napisać na LinkedInie do, nie wiem, marketing menadżerów z danej firmy, żeby zapytać ich o zdanie, co sądzą o tej agencji. Myślę, że takie osoby nie będą miały nic przeciwko, aby odpowiedzieć, a my zyskamy pewność, czy chcemy z tą konkretną agencją współpracować, czy też nie. Także podsumowując, rekomendacje i sprawdźcie doświadczenie takiej osoby. Czy po prostu robiła już jakieś kampanie dla waszej branży lub pokrewnej i czy może się pochwalić jakimiś ciekawymi wynikami. Okej, to jest konkretna porada. Czyli wiemy już, kogo powinniśmy zatrudnić, troszkę też wiemy, jak powinniśmy do tego podejść, to teraz możemy przystąpić już do tematów startu kampanii. I zaczniemy sobie od odbiorców, czyli od tego, do kogo kierujemy reklamy. I tutaj pytanie, jak bardzo testować tę grupę odbiorców? Czy lepiej sobie stworzyć 2-3 i na przykład w nie cały czas cisnąć reklamy i je sprawdzać, potem wyjdzie nam, że jedna jest dobra, więc tylko do niej uderzamy? Czy jednak to powinno być ciągłe testowanie, ciągłe poszukiwania? Tak, tak naprawdę to powinny być ciągłe poszukiwania. No gdyby było tak, że każdy z nas wiedziałby, jak robić reklamę, no to myślę, że wszyscy bylibyśmy już milionerami, bo przecież każdy by wiedział, co i jak. Także reklamy na Facebooku to jest ciągłe poszukiwanie. To też jest tak, że ci odbiorcy się zmieniają, bo mając w worku, powiedzmy worek z jakąś tam liczbą odbiorców, którzy aktywnie korzystają z Facebooka, z, nie wiem, z laptopów firmy Dell, nagle ktoś zmieni tego laptopa i już wpada do innej grupy docelowej, więc jakby też nie można się za bardzo przyzwyczajać do jednej grupy, trzeba testować. Ja bardzo zachęcam też, aby zainteresować się pikselem Facebooka, nawet jeżeli się na razie nie myśli o reklamach i nie chce ich prowadzić w najbliższym czasie, to nic nie szkodzi. Taki piksel sobie można zainstalować na stronie i on już
no, zbiera dane o naszych użytkownikach. No, może jest to trochę przerażające, ale no i tak spędzając czas w internecie, klikając na strony, kupując coś, no i tak jesteśmy no, śledzeni, jak nie przez Facebooka, to przez Google, więc de facto korzystając z internetu, no, zgadzamy się na to, że zostawiamy ze sobą ten cyfrowy ślad. A w dużym skrócie, jeżeli chodzi o Pixel, no, polega to na tym, że instalujemy sobie taki mały wycinek kodu na naszej stronie internetowej. On śledzi ludzi, którzy tą stronę odwiedzali, sprawdza podstrony, sprawdza kto co robił. Oczywiście nie jest tak, że wie, że ja to konkretnie robiłam, to bardziej po prostu sprawdza, przypisuje mi sobie tak zwane czysteczko cookies i powiązuje to z Facebookiem, czyli jeżeli ja byłam na jakiejś stronie, Facebook sobie sprawdza, czy ja w sumie mam konto na Facebooku i tak 2 do 2 łączy, że w sumie to mogę być ja i do mnie można kierować reklamy. Jest to o tyle ważne, bo na podstawie Pixela też możemy świetne grupy docelowe budować, są to tak zwane grupy niestandardowe. I Facebook tutaj oferuje wspaniałe możliwości. No znów, niestety nie mam pewnie za bardzo czasu, żeby o tym opowiedzieć. Myślę, ja tutaj że... też podlinkuję do swoich wcześniejszych filmików, gdzie pokazuję, jak Pixela wdrożyć i też o co chodzi z grupami niestandardowymi, więc nie zostawimy tutaj słuchaczy z niczym w tym temacie. O, super. To bardzo fajnie, dlatego że tak jak wspomniałam, jeżeli nawet nie myślicie teraz o reklamach, zainstalujcie sobie Pixel. No myślę, że potem to po prostu zaprocentuję, bo im dłużej Pixel zbiera dane, tym tak naprawdę ciekawsze grupy jesteście w stanie stworzyć. Okej, super. Czyli wiemy, że grupy powinniśmy testować ciągle, bo one się zmieniają, ludzie przychodzą, przecież mogą się przeprowadzić, mogą zmienić sprzęt, zainteresowania i tak dalej, i tak dalej. Tak. Więc to powinien być ciągły test. To teraz, kiedy mamy grupę odbiorców, kolejnym takim ważnym elementem jest stworzenie kreacji reklamowej, czyli tego, jak będzie wyglądać ten nasz post, który będzie się promować. I tutaj pytanie, czy są jakieś czynniki, które decydują o tym, że dana reklama odnosi sukces albo nie? Bo jest na przykład model AIDA, gdzie przechodzimy od tego wzbudzenia atencji do wykonania konkretnej akcji. Są inne jakby schematy, według których można budować posty. Pytanie z twojego doświadczenia, czy można wyciągnąć jakieś takie czynniki, po których stwierdzimy, ok, jak zastosuję się do tego, to jest większa szansa, że moja reklama wypali. Myślę, że tutaj tak naprawdę trzeba kombinować, trzeba sprawdzać, dlatego Facebook umożliwia też takie opcje, że możemy w jednej kampanii zrobić kilka reklam i sobie sprawdzać różne rzeczy. Myślę, że najprościej widzom będzie sprawdzić to, biorąc do ręki telefon, włączyć Facebooka i scrollować. Jeżeli coś rzuci wam się w oczy, to znaczy, że może być to tak naprawdę jakaś wskazówka, że hej, to jest interesujące, to przykuło moją uwagę. No mogłabym teraz wymienić ci, Dawid, różne rzeczy w stylu, że jakieś tam jaskrawe kolory, wyraźne batony na reklamach, jakieś takie wyraźne kontrasty, ale znów dla jednych to może zadziałać, a dla innych zupełnie nie. Tutaj może jakiś filmik zadziała, a jeżeli masz interesujący produkt, to tak naprawdę wystarczy pokazać ten produkt i może on sam już przyciągnie uwagę. Także znów, no niestety przykro mi, że nie odpowiem jakoś tak, żeby każdemu dać złoty środek. Tak naprawdę dużo też zależy od produktu, jaki oferujecie. Wspomniałeś o modelu AIDA. Mam wrażenie, że wiele osób promujących różne rzeczy troszeczkę nie potrafi sobie uzmysłowić, co robi klient, potencjalny klient po kliknięciu w reklamę i skupia się tylko na reklamie, nie patrząc na to, co dalej i jakby rozwijając to, o czym mówię. Powiedzmy, widzę jakąś reklamę produktu, jest świetny, klikam w nią, a ląduję na stronie internetowej, która w zasadzie z tą reklamą nie ma nic wspólnego, ma zupełnie inne kolory, nie wiem, nie ma logo, więc ja w zasadzie nie jestem pewna, czy ja jestem w dobrym miejscu, czy nie. Jest bardzo nieintuicyjna, bardzo trudno mi coś kupić na tej stronie i ja wychodzę. I mimo, że reklama, powiedzmy, się sprawdziła i ja w nią kliknęłam, to tak naprawdę nie dokonałam konwersji, bo strona internetowa była zła. Dlatego tworząc reklamę musimy myśleć jakby bardzo szeroko, myśleć o tym, jak wygląda ta ścieżka naszego klienta, czy reklama w jakiś sposób nawiązuje do strony internetowej. Czyli jak ja wchodzę w promocję jakiegoś produktu, to ja nie chcę wylądować na stronie głównej. Ja chcę wylądować na stronie z promocją tego produktu. Także jakby
Jest to bardzo trudne, aby myśleć chwileczkę jak klient, no bo my jako przedsiębiorcy, jako fani swojego biznesu, no znamy go od podszewki, ale nasz klient niestety nie. Więc musimy jakby wyobrazić sobie, jak wygląda jego droga i tak mu tą ścieżkę ułatwić, aby on dokonał tych akcji, na których nam zależy. Także ja myślę, że jeżeli coś mogę właśnie doradzić, to znów scrollować, zapisywać sobie. Ja mam taki zwyczaj, że robię zrzut ekranu reklam, które mnie w jakiś sposób zaintrygowały czymś, po prostu jako inspiracja. Wiele osób wiem, że korzysta też z Pinteresta, tam sobie można robić też tablice z inspiracjami. Plus właśnie, tak jak wspomniałam, dbać o tą spójność. Czyli nawet jeżeli ta reklama będzie po prostu poprawna, może się jakoś nie wyróżniająca szczególnie, bo to też nie zawsze o to chodzi, żeby robić efekt wow, tylko żeby jakoś inaczej przyciągnąć, ale żeby to kierowało do działającej podstrony, aby ta strona działała dobrze zarówno w laptopie, jak i w telefonie, bo no są, myślę, że potem podlinkujemy, jest taki fajny raport międzynarodowy, który wychodzi co roku. Nie pamiętam dokładnie statystyk, to pewnie potem Dawid wyświetli na przykład na ekranie, ale bardzo dużo osób w Polsce czy na świecie korzysta właśnie z telefonów komórkowych, przeglądając Facebooka. Więc tutaj też ważne, żeby ta reklama dobrze wyglądała. Co do samych kreacji, jak mi jeszcze pozwolisz rozwijać mój słowotok, zauważyłam, że często robiąc reklamy, robimy jeden format, czyli robimy sobie kwadrat, powiedzmy ten standardowy facebookowy, a zapominamy o tym, że Facebook ma bardzo wiele lokalizacji, bo reklama wyświetla się też na przykład na stories, reklama może się wyświetlać w prawej kolumnie i o to też trzeba zadbać i pomyśleć o tych pozostałych formatach, bo to nie jest tak na Facebooku, że wgrywamy tylko jedną kreację reklamową do jednej kampanii. Możemy tych kreacji wgrać kilka w zależności od właśnie miejsca, w którym będziemy ją wyświetlać. Więc na przykład na Insta Stories lepiej się sprawdzi prostokąt, właśnie na feedzie Facebooka, czyli przeglądając na telefonie czy komputerze. Opcja taka standardowa, kwadratowa, chociaż już też się z tego wychodzi. Z kolei prawa kolumna, która jest bardzo tania, powinna mieć taki obrazek, który w zasadzie no dobitnie wskazuje, o co nam chodzi, bo w prawej kolumnie nie mamy miejsca, żeby tekstem wyjaśnić, co to jest za produkt i co on robi. Więc to jest też bardzo ważne, żeby dostosować kreację do umiejscowień, jeżeli oczywiście planujemy reklamę wyświetlać, no nie tylko na nie wiem, na Facebooku, na stronie głównej, ale właśnie w relacjach, czy w prawej kolumnie, czy w Audience Network, czyli na innych stronach internetowych. Jest to bardzo ważne, bo robiąc reklamę, która nie spełnia tych wymagań, tak naprawdę przepalamy swoje pieniądze, bo ona się komuś wyświetla, a ktoś nie wie, o co chodzi. Super, bardzo cenne wskazówki odnośnie tworzenia reklam i podoba mi się bardzo to twoje strategiczne skądinąd podejście takie, że trzeba testować, że nie ma jednego sprawdzonego jakby sposobu, że to przecież może się zmienić, ta kreacja może się wysycić, czyli może się już znudzić trochę odbiorcom, więc to jest jakby ciągły proces, nie ma tutaj prostej odpowiedzi i bardzo dobrze, że w ten sposób na to odpowiadasz, bo to daje szansę naszym tutaj słuchaczom, naszym widzom, że oni właśnie w taki sposób do tego podejdą i bardziej nauczą się nie stworzenia jednej super kreacji, ale tego procesu myślowego, który należy przejść. I teraz odnośnie zmian, jak już siedzimy w tym temacie, praktycznie co jakiś czas, taki, który jest dosyć częsty niestety, są jakieś zmiany na Facebooku, w menadżerze reklam, w algorytmie, w czymkolwiek, widać, że Mark tam w Stanach się nie nudzi. Pytanie, na ile ja powinienem się tym stresować, na ile ja powinienem to śledzić, na ile to jest dla mnie ważne, bo to tak naprawdę nie zmienia tego, że tych podstawowych jakby prawd marketingu, tych podstawowych moich założeń strategicznych, więc jak do tego podejść, czy się tego bać, czy to obserwować, czy jednak może podejść z dystansem? Myślę, że doradziłabym raczej to podejście z dystansem. W sensie, jeżeli Facebook coś zmienia, no umówmy się, raczej są to zmiany na dobre. Oni mają bardzo duże budżety, żeby testować różne rozwiązania i zanim coś wprowadzą, to też testują to na jakiejś tam liczbie użytkowników. Te zmiany faktycznie mogą się pozoru wydawać jakieś drastyczne, ale one dotyczą bardzo często interfejsu, czyli że coś, jakaś opcja, którą dotychczas widzieliśmy po prawej stronie, jest gdzieś po lewej. Facebook dokonuje też różnych optymalizacji w swoim systemie. Pamiętajmy, że on ma bardzo
bardzo dużo danych o swoich użytkownikach, wie o nas naprawdę mnóstwo, więc te algorytmy, które pomagają w reklamie, no też na zasadzie sztucznej inteligencji coraz bardziej się uczą i po prostu wiedzą o nas coraz lepiej, więc myślę, że można spróbować, jeżeli pozwalają nam na to w jakimś stopniu fundusze, czasami zaufać Facebookowi i tu mówię na przykład o czymś takim, że ustawiając reklamę, nie wiem, czy będziesz, Dawid, o to pytał, ale to może wtedy pokrótce opowiem, że system reklamowy Facebooka mniej więcej wygląda tak, że mamy jeden duży zbiór, który nazywamy kampanią i w ramach tej kampanii mamy kilka zbiorów, to są nasze grupy odbiorców, tak zwane zestawy reklam w Facebooku, nie wiem dlaczego to tak się nazywa, ale właśnie w zestawach reklam są odbiorcy naszych reklam, możemy ich mieć kilka, a w ramach tego zbioru odbiorców możemy mieć właśnie różne kreacje reklamowe, także tworzy nam się naprawdę duży zbiór i Facebook umożliwia teraz taką opcję, że na etapie kampanii, czyli tego największego zbioru, możemy ustalić, że chcemy wydać na przykład kwotę 300 zł i Facebook sam sobie porozdziela między te zestawy reklam, ile wyda na daną grupę odbiorców. Jest w tym kilka pułapek, o których zaraz powiem, ale czasami myślę, że warto zaufać, zwłaszcza jeżeli mamy te grupy odbiorców przetestowane, wiemy, że one są dobre, to wtedy faktycznie można tak poeksperymentować i poprosić Facebooka, żeby zadziałał automatycznie. Osiągamy wtedy tańsze wyniki w grupie, która według Facebooka jest lepsza. Także ja bym się nie bała tych zmian. No jeżeli one nie poskutkują, to po prostu potem z nich nie korzystamy. Cały czas mamy bardzo dużą możliwość ręcznego decydowania, jakby co chcemy na Facebooku robić i jakich opcji używać. Także no wiadomo, że jak się w tym siedzi i na bieżąco robi te reklamy, to też te zmiany no jakby nie przerażają aż tak bardzo, gdy jak się zagląda tam raz na rok na przykład, no bo tutaj faktycznie może się już sporo zmienić, ale no nie bójmy się tych zmian, tylko no uważajmy na pewne pułapki, o czym już wspomniałam. Chodzi mi na przykład o to, że w zestawach reklam, czyli w tych naszych grupach odbiorców, ustalamy sobie na przykład, nie wiem, w jakim wieku mają być nasi odbiorcy. I no tu jest niestety jedna z pułapek, bardzo często sobie ustawiamy, że chcemy osoby w wieku 20 do 65 plus lat, a osoby, które są no starsze, czyli mają w tych okolicach 60 lat, oni w internecie klikają we wszystko, więc dla Facebooka to są bardzo tani odbiorcy, no bo oni jakby spełniają cele, klikną w stronę i tak dalej, więc może być tak, że jeżeli Facebook coś automatycznie zacznie robić i on zobaczy, że osoby w wieku 60 plus klikają we wszystko, to będzie do nich kierował tą reklamę, a nie do pozostałych osób, które są ciut droższe, więc no tutaj też trzeba trochę uważać, ale to też wydaje mi się już wynika też z tego, jak dobrze znamy nasze grupy docelowe. Myślę, że jeżeli mogę podpowiedzieć, jest bardzo pomocna rzecz Facebooku, ona się nazywa Audience Insights. Podlinkujemy pewnie, Dawid, nie? Do Audience Insights. Wygląda to tak, że wpisujemy tam sobie na przykład kraj, który poszukujemy, czyli Polska, w odniesieniu do naszej strony i możemy zobaczyć, co nasi odbiorcy lubią. W statystykach fanpage'a też możemy zobaczyć, w jakim są wieku, więc to już też nam bardzo pomaga przy tworzeniu grup docelowych, bo skoro nasi odbiorcy są w wieku 35-45, to nie kierujmy reklamę 20-60, no bo ta reszta osób przyniesie nam puste kliknięcia, a też za nie musimy zapłacić. Także jakby, jeżeli boicie się na początku ustawić reklamę, nie wiecie co zrobić, zajrzyjcie do Audience Insights i po prostu zajrzyjcie do statystyk waszego fanpage'a. Okej, okay, super. To kończąc już powoli, mam dla ciebie pytanie od widza. A pytanie brzmi, jak stworzyć coś innowacyjnego? Mam wrażenie, że robię to samo co konkurencja. Ja tworząc jakieś reklamy bardzo często sięgam po benchmarki, jeżeli chodzi o konkurencję. Jest w Facebooku coś takiego jak biblioteka reklam, dlatego że Facebook próbuje być transparentny. W bibliotece reklam możemy sobie podglądnąć, jakie reklamy robi nasza konkurencja. I dla mnie jest na przykład to bardzo inspirujące i jakby nie uważam, że złe jest wzorowanie się na czymś. Oczywiście nie bezmyślnie kopiowanie jeden do jednego, ale na pewno jest to jakaś inspiracja. Nie musimy patrzeć na naszą konkurencję na przykład bezpośrednio z naszego kraju. Możemy zobaczyć, co robią inni za granicą. Tak naprawdę
trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, jak się wyróżnić i nie robić tego samego, co konkurencja. Wydaje mi się, że jeżeli znamy dobrze nasz produkt, jeżeli znamy jego mocne strony, to na nich powinniśmy się na przykład skupić. Jeżeli nasza firma ma świetną obsługę klienta, świetne wyniki, to skupmy się na tym, że na przykład kup nasz produkt, a jeżeli coś nie pójdzie, to nie ma problemu, to z nami wszystko załatwisz. Więc może skupmy się po prostu na tym, co nas wyróżnia spośród innych, bo na pewno coś takiego jest, no żadne dwie firmy nie są takie same i to próbujmy promować. A jeżeli chodzi o same kreacje reklamowe, no to tak jak już wspomniałam wcześniej, tu jest też eksperymentowanie. Czasami nawet zmiana tekstu na kreacji bądź przycisku, nie wiem, z czerwonego na niebieski może w danej grupie po prostu dużo zmienić i ta reklama będzie lepsza. Okej. To teraz tak jakbyśmy mieli podsumować i odpowiedzieć sobie jeszcze raz na pytanie, jak działać strategicznie z reklamą na Facebooku, jakie konkretne etapy, procesy myślowe powinienem przejść w swojej głowie czy na kartce papieru przed startem kampanii? Ja albo człowiek, który moimi kampaniami się zajmuje. No jasne. Przede wszystkim pomyśl sobie, co chcesz od danej osoby osiągnąć, która wejdzie w twoją reklamę. Czyli na przykład, jeżeli chcesz, żeby dokonała zakupu, to przejdź przez swoją stronę internetową. Pomyśl sobie, że jak ktoś wejdzie z reklamy, to gdzie ma wejść? Czy na stronę główną? Czy na stronę z twoim produktem? Czy wszystko tam dobrze wygląda? Mamy wokół siebie mnóstwo osób, naszych znajomych, rodzinę. To są osoby, które często czasami nie wiedzą, co my w zasadzie robimy, albo nie widzą tej naszej strony na co dzień. Warto im ją pokazać i powiedzieć, ej, spróbuj kupić jakiś produkt, a uwierzcie mi, że będziecie totalnie zaskoczeni, bo te osoby mogą podążać zupełnie inną ścieżką niż wy. I to jest mega inspirujące i naprawdę ciekawe, że niestety ludzie nie robią tego, czego my od nich oczekujemy w internecie. Tak to wygląda. Także najpierw przeanalizować sobie, czy wszystko też na naszej stronie jest okej, bo bardzo często się reklamy, że one nie idą, a tak naprawdę wina nie musi być po stronie reklam, tylko no już niestety na stronie internetowej, więc o tym trzeba pomyśleć. Można przeanalizować, co robi konkurencja. Bardzo ważny jest też czas reklamowy. No na Facebooku są też sezony, zresztą skoro to grudzień, no to tak naprawdę już jest mnóstwo reklam świątecznych, tych reklamodawców się robi więcej na święta, więc to, że reklamy są droższe w grudniu, to nie jest coś, że coś robimy źle, tylko tak po prostu jest, bo Facebook to jest system aukcyjny, reklamowy, więc tutaj no trzeba troszeczkę więcej zapłacić, aby się komuś wyświetlić. Cóż, przygotować sobie wcześniej kreację, przygotować sobie wcześniej teksty reklam, zadbać o to zaplecze tak zwane pikselowe, czyli żeby piksel był na stronie, żeby on zbierał dane o użytkownikach, bo nawet jeżeli teraz nie stworzymy grupy docelowej z piksela, ona może nam się przydać na później. I może taki przykład. Robię reklamę po zainteresowaniach, nie wiem, chcę dotrzeć do osób, które lubią święta Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że da się taką grupę utworzyć, nie próbowałam. I te osoby wchodzą na naszą stronę i coś tam na niej robią. A dzięki pikselowi Facebooka ja wiem, kto wszedł na tą stronę w danym okresie, kto gdzie kliknął i ja później mogę na przykład zrobić reklamę do osób, które były na mojej stronie, na konkretnym produkcie, i puszczać do nich reklamę remarketingową. To jest to, co nas często dziwi, że nie wiem, jesteśmy na stronie z pralkami, a potem wyskakują nam reklamy z pralkami. To jest właśnie ten remarketing, czyli reklamodawcy wiedzą, że ty odwiedziłeś jakąś stronę, dlatego potem ci przypominają o tym produkcie, żebyś go na przykład kupił. I tak to działa, więc myślę, że ważne jest, aby korzystać z tego piksela, aby mieć go zainstalowanego, bo on naprawdę zbiera świetne dane do naszej strony, które jak nie teraz, to przydadzą nam się po prostu później. No i już mając takie zaplecze, to wtedy można tak naprawdę kombinować z reklamami. Także no niestety nie jest to tak, że ja sobie siadam i w 5 minut stawiam reklamę. Nie jest to takie proste. Oczywiście mogę tak zrobić, ale wtedy no raczej efekt nie będzie taki, jakiego oczekiwałam. Okej, super. To zanim przejdę do ostatniego pytania, już takiego łamiącego trochę nasze schematy biznesowe, chciałbym Ci mocno podziękować za te konkretne wskazówki. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie reklam na Facebooku, możecie pytać w komentarzu. Jeżeli uważacie, że to, co tutaj padło, było wartościowe, zostawcie kciuka w górę, będzie to dla nas fajna informacja, że tematyka reklam na Facebooku jest może tą tematyką, którą warto będzie poruszyć ponownie. A
A do ciebie, Kinga, mam jeszcze takie ostatnie pytanie, żeby złamać trochę ten schemat biznesowy, tak jak mówiłem. Czy masz jakieś zainteresowanie, hobby, które w fajny sposób wpływa też na to, jak wygląda twoje życie zawodowe, czyli w jakiś sposób ci pomaga? Wow, trudne pytanie. Mam hobby, które jeszcze jakiś czas temu było dosyć nietypowe, ale teraz się stało przez pandemię dość powszechne. Układam puzzle. I ja układając te puzzle spędzam nad nimi wiele godzin. Jest to bardzo odstresowujące, ale też pozwala na, no, na takie kreatywne myślenie, bo podczas układania puzzli przeważnie, no nie wiem, albo sobie słucham jakiejś muzyki w tle, może czasami włączę jakiś serial, ale wtedy też przychodzi mi do głowy bardzo dużo pomysłów, no bo jest to proces po prostu, podczas którego się relaksuje, podczas którego schodzi gdzieś to napięcie, stres całego dnia i wtedy też te myśli mają troszeczkę więcej przestrzeni, żeby kreatywnie myśleć, także tak, zdarzyło się parę razy, że gdzieś tam po prostu mi coś wpadło do głowy podczas układania puzzli i wtedy sobie to musiałam zapisać, żeby nie wyleciało. Także myślę, że to jest takie hobby, które mi daje czasami takiego kreatywnego kopa. Super. Czyli dobrze, że masz coś takiego, bo każdego gościa tutaj o coś takiego pytam, bo to fajnie pokazuje, że jednak takie zajęcia oderwane stricte od życia zawodowego wpływają jednak na później na te nasze decyzje, czy w twoim przypadku pomysły. Dziękuję ci raz jeszcze za mega cenne wskazówki praktyczne, przede wszystkim odnośnie reklam na Facebooku. Mam nadzieję, że widzowie to wdrożą. Dzięki ci, Kinga. Dzięki wielkie. Ja z mojej strony jeszcze chciałabym powiedzieć, że jeżeli czegoś może tutaj nie rozwinęliśmy, to po prostu dajcie znać w komentarzu. Myślę, że Dawid przekaże mi te wasze pytania i po prostu postaramy się na nie odpowiedzieć, bądź trochę bardziej rozwinąć, bo nie chciałabym nikogo pozostawić bez odpowiedzi na jego pytania czy wątpliwości. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję. Dzięki. Mam nadzieję, że od teraz twoje reklamy na Facebooku będą przynosiły nieco lepsze rezultaty. Jeżeli w dalszym ciągu masz jakieś problemy związane z kampaniami, możesz też do nas się odezwać. Kontakt znajdziesz poniżej w opisie. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach Strategicznych Piątków, warto zasubskrybować kanał oraz ustawić powiadomienie w formie dzwoneczka. Pamiętaj też o łapkach w górę i komentarzach. Mam nadzieję, że od teraz naprawdę zaczniesz troszkę bardziej strategicznie myśleć o reklamach na Facebooku i że twoje efekty będą coraz lepsze. Trzymam za ciebie mocno kciuki. Widzimy się za tydzień. Cześć!